Rozmowa niezależna Jacek Sobala, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Zalewski. Panią się dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser między innymi takiego filmu, którego nie można obejrzeć pod tytułem Historia Roya, czyli W ziemi lepiej słychać. Dlaczego nie można zobaczyć tego filmu? Rok temu rozmawialiśmy tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję. To był rok temu. Pokazywałem film wtedy po raz drugi, bo parę lat temu zacząłem pokazywać ten film. 1 marca, czyli Święte Żołnierzy Wyklętych. Jest to jeszcze jedyny film, który w tej sprawie zrobiono bądź nie zrobiono w Polsce. Ta rozmowa tamta owocowała wtedy, no i tak owocowała, takie rozmowy owocują. Znaczy mam nadzieję, że ta też zaowocuje. Otóż po tej rozmowie z iluś ludzi mi zgłosiło, między innymi Tomek Stasiak, który jest prawnikiem w jakiejś wypasionej kancelarii. I facet jako prawnik i jako inwestor bardzo im pomógł po prostu. I myślę sobie, żebym tego... Czekaj, ale tego roku co się dzieje z tym filmem? Trwała blokada ze strony telewizji najpierw, a potem Polski Instytut Sztuki Filmowej tego filmu. Jest to kuriozalna sytuacja. 2,5 roku trwa to blokowanie. Film w związku z tym zadłużony około 500 000 złotych w tej chwili, mimo zupełnie niezwykłej, wspaniałej akcji, po prostu jaką przeprowadzono. Akcję Ratujemy Roya, gdzie ludzie po prostu spłacili pieniądze i dzięki temu to właśnie mam też udział wielki w tym Tomek Stasiak, który jakoś to zorganizował. Dzięki temu społecznej zbiórce, która... Tak, i ta zbiórka powodowała, że możemy o tym jeszcze ciągle mówić. Że ciągle jeszcze nie jestem po prostu... że jeszcze ten film istnieje. Tak? Film został dokończony, to znaczy, że ma poprawiony dźwięk, ma zmienioną muzykę, jest przemontowany przy pomocy Jarek Rybicki, który tu z Wami współpracuje, jest głównym montażystą tego filmu. I w pewnym momencie się pojawiła Wanda Zeman, która wybitna montażystka, która nam pomogła po prostu, Jarkowi i mnie. To trudny film, a przy takim braku współpracy z stroną telewizji, kompletnym, znaczy po prostu negacji wszystkiego, znaczy niechęci do czegokolwiek, myśmy nie mogli tego filmu kończyć, prawda? Nie byłem w stanie go kończyć, ponieważ nie miałem żadnych, poza oblegami i żądaniami irracjonalnymi, głupimi, żadnych wniosków na telewizji. I uwaga główna, podstawowa, za długi. Za długi. Czy to jest, jakby wiesz, chodzi o to, że film jest za długi do widzenia. Czyli długość w tej chwili jest szansą na cenzurę współczesną. Że ktoś jest za długi, to... Ale sytuacja w tej chwili tego filmu, sytuacja Roya, jest jaka? No ona jest taka, że ja właściwie tu przyszedłem do Państwa powiedzieć, że chyba przegrałem. To znaczy po prostu chyba nie dam rady obronić tego filmu, mimo tej akcji Ratujmy Roya. To znaczy nie jestem w stanie go obronić. Ja jestem już kompletnie zamęczony, zanękany procesami sądowymi w związku z zadłużeniem produkcji, kolejnymi szykanami stron komorników, znaczy tej procedury komorniczej. A także, no to jest dodatkowa sprawa i idiotyczna, mianowicie PiS w Polskiej Instytucji Sztuki Filmowej toczy ze mną proces sądowy 14 kwietnia, maja, tak? Maja, 14 maja zapraszam, bo to teraz będzie zaraz, tak. Zapraszam Państwa na takie ciekawe wydarzenie, 14 maja, 11 godzina, sąd na Lesznie, sala 364 chyba, proces z PiS-em o długość filmu, znaczy, że za długi. Czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej tobie wytoczył proces w sądzie, to się będzie działo, tak? Tak. Że film zrobiłeś za długi? Tak jest. Obecnie o 14 minut. I było to tyle ciekawe, że bo tam sprawy się, no, się odbywały, dwie niby się odbyły, jakoś tak jedna się odbyła, druga mniej. Ja nie bardzo rozumiem te procedury. W każdym razie ostatnio było tak, że wokandy spadł w ostatniej chwili ta sprawa. I podeszła pani prawnik PiS-u do moich prawników i powiedziała: słuchajcie, przecież ja wiem, że jest głupota, no, przecież nie można się sądzić o długość. To mówi, no to, no, to nie dobrze, to niech pani się porozumie ze swoimi pełnomocnikami. To przekażę. To rzeczywiście chętnie wycofajcie z tego procesu, bo jest absurdalne, nie? No i się okazało, że otóż, że pan dyrektor Bart z tego Polskiej Sztuki Filmowej nie jest w stanie się wycofać, ponieważ na razie państwowych pieniędzy, wolę 100 tysięcy złotych, żeby w ogóle tę sprawę wszcząć, bo on ode mnie żądał 2 milionów. Czyli wynika, że musiał zapłacić 100 tysięcy złotych. Jako PISP. Słuchaj, co jest powodem... To jest dobre pytanie, tak. Dlaczego to się tak odbywa? Pierwszy film o Żołnierzach Wyklętych, no rozumiem, że można by go jakoś przełknąć, bo na przykład zrobić taki film pomnikowy, taki, że wszyscy płaczą i się modlą. No to wtedy myślę sobie, że ci, co mają obecnie władzę i kontrolę nad mediami, czyli taka, powiedzmy, skomasowana klika byłych esbeków i
I Sojda Ruchu, jak się to na to ładnie mówi. No tak jest, ta konfiguracja dokładnie funkcjonuje. Czyli można powiedzieć jeszcze inaczej, że tak jakby koalicja tych, co prowadzili, z tymi, co ich prowadzono, tak? Czyli te wolców i ubeków, no. W sumie na to tego się sprowadza cała ta konfiguracja polskich mediów. No i oni nie bardzo sobie życzyli, żeby film był na poważnie. Znaczy, że nie był na przykład świątkarski, przeproszeniem. A jeszcze na najgorzej, że był dobry. To była fatalna sytuacja. No, dlaczego ma być dobry? Lepiej, żeby był taki pomnik, niech tam sobie nisza obejrzy patriotyczna i do domu. Przepraszam, czy to jest w dalszym ciągu ta sytuacja, że my nie możemy pokazywać ofiar, bo jak będziemy pokazywali ofiary, to musimy również powiedzieć o tym, że byli kaci? Wiesz co, no nie wiem do końca, czy to, może to tak pomyślałem, czy masz rację, może tak. Tak, może to jest ta kontynuacja, ale w moim filmie nie ma tak, że na przykład SB, UB morduje ludzi. W moim filmie, powiem ci, to jest trochę niesprawiedliwe, tendencyjne, wiesz, ale to raczej partyzanci mordują ubeków i to jest częstsze zjawisko w tym filmie. Myślę, że tego nie lubią, wiesz. Nie lubią, rozumiesz, jak ich się dziadków morduje po kinach tam. No tak, ja tak myślę. Ja tak myślę, tak. Moje spacy, a w końcu dziadek przez Wojtek Słojek, wnuk obecnie speaker telewizyjny, rozumiesz, no tata minister czegoś tam, prawda? No wszystko możemy sobie to poukładać po kolei. Po co takie rzeczy? To jest na pewno jedno. Drugie jest to, że ten film również jest poniekąd współczesny. Ten film tak naprawdę jest o wycinaniu polskiego patriotyzmu po prostu. Także współcześnie. To jest trochę tak, jakbym opowiadał o niemożności, tak? Znaczy, mam wrażenie, że dokonałem, że zrobiłem coś niemożliwego. Znaczy, zrobiłem film, który, jak ludzie oglądają w Polsce, bo ludzie oglądają go z niezwykłym jakimś takim przejęciem, a będę nie podchodzą i mówią, że no tak, dlatego film panu nie puszczą, bo to polski film. Czy wynika z tego, że filmy, co są, to nie są polskie filmy. To są filmy, co marksistowskie, to są filmy jakie? Kosmopolityczne? Możliwe. To jest film, polski film. Jaka jest sytuacja na dzisiaj i co się stanie teraz? Dzisiaj jest tak, że potrzebuję, nie będę wchodził w postprodukcję nawet z odsuniętą płatnością, jak mi proponuje parę firm. Bardzo dziękuję za to. Nie będę w to wchodził, ponieważ dług, który się geometrycznie zwiększa przez zajęcia komornicze i prezes sądowe, jest obecnie około 500 000, mimo tej niesłychanej akcji Ratujmy Roja, którą jeszcze raz dziękuję za nią i za pomoc wszystkim. Żeby ukończyć film, potrzebuję około 1 000 000 na postprodukcję. Telewizja, której pokazałem wersję 2014 w tym roku, odmówiła składowania tego filmu, ponieważ to nie jest skończony film. Jakby nie wiedziała, że nie może być skończony, skoro nie ma pieniędzy. To jest prawie 22, tak? Tak. PiS się ze mną procesuje. I w sposób idiotyczny powiedział, że przegram proces za 14 minut. Ja nie jestem pewien. To jest taka brednia, wiesz? Ja zażądałem, żeby sąd obejrzał film w sądzie. Bardzo bym chciał, żeby pokaz filmu w sądzie, to jest dobre miejsce na pokaz mojego filmu. Ja mówię, że przegrasz, bo wiesz, jeżeli jest sytuacja w sądach taka, że proces grudzień 70 strzelali z broni maszynowej i są skazani za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, no to... No tak, no to za strzelanie nie skazujemy. Tak. Znaczy, tym wszystkim jest jedna bardzo tam dość przejmująca dla mnie rzecz, przyznaję, bo te pokazy trwają, ja tam jeżdżę po Polsce, ludzie oglądają, przychodzą, są tacy jakby i zachwyceni, zarazem zdziwieni tym wszystkim, zarazem pogodzeni, że tego filmu nie ma. Tak przychodzą, jakby na Titanic przychodzili, że zaraz to utoniemy wszyscy, tak? No właśnie, na przykład jest w końcu, no ja się nie dziwię, że tam nie pisze o mnie Gazeta Wyborcza, która nigdy mi nie pisała zresztą, co sobie jakoś tak jako chlubę trochę traktuję. Natomiast przecież kompletnie mi nie pomagają żadne media. Tak naprawdę, nie wiem, powiedzmy te takie, co uważamy, że są nasze jakoś, tak? Nie, kompletnie, tu nie ma żadnych artykułów Ziemkiewicza na przykład o filmie. Ciekawy problem. No bo już nie mówię o tym, że nie ma w ogóle żadnych recenzji filmu, ponieważ twierdzę, że nie ma polskich krytyków filmowych, tylko są promotorzy, znaczy są po prostu od promocji faceci. Co piszą tam, że na przykład jakiś film jest jakiś tam kazwawa, no niedobry albo dobry. No tam, jak tam im pasuje, tak. Kto im zapłaci, tak? No to nie ma tutaj krytyków filmowych w ogóle. Ale to bym zrozumiał. A teraz dlaczego nie Rafał, dlaczego nie jakieś pisma, które są szalenie patriotyczne, nie rozumiem. Znaczy, oczywiście wiadomo dlaczego, tak? Znaczy dlatego, że w pewnym momencie jakby z drugiej strony, okrążając mnie z drugiej strony, zaatakowano film ze strony patriotycznej. Bo się okazało,
tak twierdzi dwóch historyków IPN-u. Myślę, bardzo słabych intelektualnie kolesi. Że partyzanci nie palili, nie pili i w ogóle nie mieli dziewczyn. U mnie trochę palą, trochę piją. Dziewczyna to jest jedna w ogóle raptu. Nie ma tam orgii, nie ma mowy, tak? No to jak się okazało, że to jest słabe, to się okazało nagle, że inny ciekawy argument podano, mianowicie, że ten film nazywa się Historia Roja, a nie jest o Roju, tylko o wszystkich. No to ja sobie myślę, rany boskie, to bomba, jak o tego jest sztuka, żeby uogólniać pewne pojęcia. A prace naukowe są od tego, żeby powiedzieć, że pan Rój, prawda, był taki i taki konkretny. Nieporozumienie trwa, tylko... Czyli nie robisz faktografii dokumentu. Tylko to nieporozumienie niestety spowodowało, że na zapleczu moich ewentualnych sojuszników stworzono jakby taki sabotaż. Prawda? No i w związku z tym okazuje się, że nie mogę przez te dwa lata i pół w tej chwili znaleźć pieniędzy, które nie byłyby czerwone. Potrzebuję 500 000 na długi i 1 000 000 na skończenie filmu. I jest to niemożliwe. I muszę powiedzieć, że tym jestem dosyć porażony i jeszcze ostatnio tam napisałem w takim jakimś wywiadzie, czy tam gdzieś mnie ktoś do mnie rozmawiał, że na dobrą sprawę to jestem obarczony taką wiedzą o Polsce współczesnej. Przez to, że ten film robiłem, że robię ten film. To znaczy, podtytuł mojego filmu to jest W ziemi lepiej słychać. A współcześnie to jest tak, że lepiej słychać i widać z punktu widzenia upadającego filmu, z punktu widzenia autora i producenta upadającego filmu na oczach wszystkich, przy kompletnej bezkarności postkomunistów, tych wszystkich tam Braunów, mówię o stryju Grzegorza, mojego przyjaciela, o tym wszystkim. Znaczy, że jakby to bezkarność kompletna, a z drugiej strony taka małostkowość polskich patriotów, którzy jakieś cmokierstwo, jakieś takie zakulisowe, bezsensowne opinie. Film jeszcze nie ma, to go atakujemy, a filmy, które na przykład powstały przy jakiejś oporze jakimś, mówię o Pokłosiu, mówię o Obławie, no debilnym filmie zupełnie, który jest po prostu w tej chwili najsłynniejszym filmem polskich reżyserów, bo to jakiś film w lesie się dzieje, spokojnie musi dziać na przykład w balecie. W balecie chłopaki też się zdradzają, wszyscy tam intryga. Po co w lesie? Po co karabiny? Nie potrzeba. Takie moje poczucie w tej chwili, chcę powiedzieć, może jakby to jasno powiedzieć, ja mam wrażenie, że przegrałem po prostu. I tyle. Może jeszcze nie. Jerzy Zalewski, reżyser filmu Historia Roja, W ziemi lepiej słychać. Filmu, który cały czas, mam nadzieję, trafi do kin i będzie oglądany, bo na to zasługuje ten film i ta historia. A twoja historia to jest temat na osobny film. Animowany, wiesz, proponuję. Wiesz, bo już naprawdę... No. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Walkę o Wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mam szczerą, nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniż i zdradzę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Tak mi dopomóż Bóg i Ty, Królowo Korony Polskiej.